jedziemy właśnie do Biedry. Wy pewnie zobaczycie to jutro. My dzisiaj odstawiliśmy Błażeja na trening. Aleks został w domu, bo kaszle. A my jedziemy do Biedry na zakupy. Zobaczymy, co uda nam się kupić. Jakiego kwiatka kupię? Nic nie powiesz? Może i kupisz. Nie? Zobaczymy. Może kupi. Mam za dużo doniczek. Po prostu muszę teraz wszystko powkładać. Powsadzać. Zasadzić. Kwiatka. Wiem, co chcesz powiedzieć, ale nie mów. Dobra, więc jedziemy, zobaczymy, co zakupimy. Mam nadzieję, że jakaś ładna roślinka będzie, bo wczoraj były i już miałam taką palmę w koszyku, ale przy kasie z powrotem ją odniosłam, bo tak coś mnie tknęło, żeby ją odstawić, bo jakoś taka sucha była. No, ale kosztowała 15 zł. No. Dobra, lecimy. To ja Wam może, jak nie zapomnę, to pokażę, co zakupiliśmy. Dobra, słuchajcie, 517 zł wydaliśmy. Oczywiście niektórych rzeczy nie będę pokazywać, bo może nie wypada tutaj. Więc zaczynamy od pasty. Chłopakom kupuję zawsze tą Elmexa od 6 do 12 lat teraz. Bardzo dobra, jak kupowaliśmy kiedyś te słodkie, to zęby ich bolały strasznie. Tu takie hamburgery dla chłopaków, dla mojego męża, on bardzo lubi. Galaretkę wzięłam, bo nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś ciasta, a jak nie, to po prostu zrobię dzieciakom. Wzięłam też taką galaretkę, a nie wiem, czy mówiłam, że byliśmy w Biedrze i w Dino i w Netto, bo szukałam kwiatów i za chwilę Wam pokażę, jakie zdobycze mam i to też dzięki Wam. I też Wam pokażę za chwilę, jak byłam w Biedronce, w Dino, jakie są kwiaty. Po prostu petarda. Dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla Was. Dobra, czasami lubimy sobie pochrupać takie krakersy cebulowe. Tu jeszcze coś mój mąż wziął. Mój mąż jest taki słodyczożerca i on jeszcze wziął takie wafelki, niknaksy, paróweczki, almetę z ziołami, bo to jest chyba mój ulubiony. W ogóle nasz ulubiony, kabanosy wieprzowe, chlebek, olej. Słuchajcie, nie chcę już mówić na temat cen oleju, ale dobra, trzeba to trzeba. Mój mąż nigdy nie patrzy na to, ja nie wiem. Mówię mu zawsze, żeby brał ten zwykły olej, a on ten kujawski chwyta. No dobra, zobaczyłam dopiero, jak już wypakowaliśmy do samochodu. Dobra, zamierzamy zrobić sobie grilla, więc wzięliśmy taką przyprawę na grilla. Tu mamy wędlinę, mąkę, Błażej uwielbia feta, z której robiłam kiedyś sos czosnkowy, Wam pokazywałam, jogurt grecki. Jak nie, chcecie szybko sos czosnkowy, bardzo pyszny, to taki jeden jogurt grecki, jeden taki ser feta i czosnek do smaku. Możecie sobie jeszcze wrzucić trochę koperku, tak pokroić i wrzucić trochę koperku i po prostu on będzie pyszny. Tydzień spokojnie może stać w lodówce, w słoiku. Nie martwcie się, jak wyjdzie Wam za rzadki, on zgęstnieje. Tylko uważajcie z czosnkiem, bo jak macie mocny jakiś czosnek i dodacie dużo go i na początku ten smak będzie taki słaby, a później on nabiera mocy urzędowej, ja się śmieję, i później on jest mocniejszy. To wzięliśmy dzisiaj, bo będą drinki, o, ciach pyk, więc tutaj mamy takie dwa napoje niezdrowe. Oczywiście, no wiadomo, że tutaj to takie zakupy, wiecie, połowa to jest niezdrowa. Tu mamy lejsy. I powiem Wam szczerze, że ja w Biedronce kupowałam te czerwone paprykowe i chyba mi bardziej smakują te czerwone paprykowe zwykłe już od tych lejsów, nie wiem, chyba się przyzwyczaiłam. Tu jeszcze Piotr wziął takie chrupki, wziął frytki, bo czasami na szybko trzeba wrzucić coś na ząb, jak gdzieś tam, nie wiem, no wiecie, czasami na szybko się robi obiad, to też żeby było w piekarniku, w zamrażarce chciałam powiedzieć. Karkówka bez kości, 19,99 za kilogram, 20,71 za te kawałki. Pani nam pokroiła, bo my chcieliśmy docelowo na grilla, ale chyba tego wszystkiego nie zużyjemy. Mamy też udka z kurczaka, czyli pod udzie. I pod udzie jest za ile? 12,49 za kilogram, czyli 25,15 za tą torbę zapłaciliśmy. A, jeszcze pierś z kurczaka. 23,90 za kilogram, 26 zł za to zapłaciliśmy. No i jak robiłam ostatnio z ciasta francuskiego i z
marmolady wieloowocowej, takie rogaliki i wyszły przepyszne, przepyszne do kawusi. Nie miałam co zrobić do kawy na szybko w niedzielę, więc miałam ciasto francuskie i marmoladę i zrobiłam. Ciasteczka czekoladowe, które uwielbia mój synek Alex. Oczywiście niezastąpiony ręcznik papierowy, sraj taśma. No i wzięłam, słuchajcie, bo mi brakuje węża ogrodowego. Brakowało, do foliaka nam nie starczał, bo mamy taki niebieski, też cienki. I powiem Wam, że byłam też przerażona, że te wszystkie rzeczy, te węże, to strasznie podrożało. No i jak zobaczyłam tu 15 metrów za 30 zł, no to mówię, do Piotrka biorę. I to wszystko są zakupy z Dino, tak? Piotrek, to jest Dino. Dino, bo to nowy sklep u nas otwarty, także tutaj mamy takie zakupy. I przejdziemy jeszcze tutaj dalej. Jajeczka tutaj Piotrek przywiózł od pana, u którego robi. No i słuchajcie, z waszego polecenia pobiegłam do Netto, bo najpierw poleciałam do Biedronki, ale w Biedronce bida, nic nie było. I słuchajcie, strelicja królewska, 12 cm. I ona kosztowała mnie w Netto chyba niecałe 20 zł, 19,90 czy 18, jakoś tak. Musiałabym zerknąć na Paragon, tu chyba nie ma ceny, nie ma. Także dziękuję Wam bardzo, jesteście kochane, jak będą tylko jakieś kwiaty, to mi mówcie, bo normalnie zakochałam się w tym kwiecie, jak go zobaczyłam, takiego ogromnego w obi, i już mam. Pisałyście mi chyba, kiedy on kwitnie, ale podejrzewam, że chyba nie prędko, muszę poczytać, a jeżeli jest tu ktoś, kto wie, to może mi napisze. No i zobaczcie, co jest w Dino. Zobaczcie, jakie rośliny są w Dino. Ja po prostu byłam w szoku, bo ja nigdy nie widziałam tego kwiata. Szczerze Wam powiem, nigdy nie widziałam tego kwiata. I ten kwiat Nolina doniczkowa, 12 cm. I ten kosztuje 20... Kurczę, żeby Wam nie skłamać. 25 zł chyba. Tak, bo jest jeszcze inny, który chciałam wziąć. Zaraz Wam tu pokażę filmik, bo nagrałam też właśnie w Dino. To pokażę Wam tam ceny, to sobie zrobicie stop i zobaczycie, jakie są ceny. Ale ja jestem po prostu zachwycona. I jeszcze tutaj odwrócę i chwilę powiem, bo zajechaliśmy do, oczywiście do szkółki ogrodniczej, gdzie ja uwielbiam, mój Piotrek mówi, dobra, jedź, przejedziemy się gdzieś. No i gdzie mogłam zabrać mojego męża? Do szkółki. No i poszłam i kupiłam tawułę, chyba to się, tawułę mówiłam? Te takie białe krzewy, co tak pięknie na biało kwitną, wzięłam 4 sztuki. Już nie mogę się doczekać, kiedy one będą kwitły i kiedy będą pięknie pachniały. Także takie zakupy dzisiaj zrobiliśmy. No, no to zobaczycie za chwilę, jakie są kwiaty w Dino. Tu są takie kwiatki. Wow, ale piękny kwiat. Ja już jestem bez makijażu i słuchajcie, muszę Wam to powiedzieć. Przyszła moja mama i mówi, ja mówię, że kupiłam sobie dwa kwiaty nowe. Ja mówię, do Boże, ja Błażej, przynieś tego kwiata, pokaż mamie. A moja mama mówi, jakiego kwiata kupiłaś? A Błażej idzie i mówi, jakiegoś takiego buraka. Wiecie, o którego chodzi? Już Wam pokażę. O tego buraka chodzi. Buraka, no. No burak. Zobaczcie. Będzie można niedługo zupę gotować, bo już dosyć spory. Dobra, chciałam Wam jeszcze pokazać na koniec, bo byłam w Action. Co jeszcze dokupiliśmy? Nie wiem, czy Wam pokazywałam wtedy te lampki. One są po prostu świetne i były 3 ostatnie i wzięliśmy wszystkie. Jedna kosztuje 35 zł. Słuchajcie, światłem ciepłym świeci i one są takie do zamontowania przy ścianie, nie? Tak tutaj, tak montujecie i powiem Wam, że
no, odpukać, ale bardzo dużo światła dają, nie? Bardzo dużo światła dają i powiesiliśmy dwie na ścianie i mama jak szła do nas, a nie wiedziała, że są te lampki, włączyła się, to mówi, mało zawału nie dostałam, jak przechodziłam. Także takie lampeczki kupiliśmy i były trzy ostatnie. Mój mąż grzebie, mówi, no nie ma ich, nie ma ich. Ja mówię, no dobra, to zobaczymy gdzieś indziej, nie? Ale oczywiście, ja poszłam, mówię, pójdę zobaczyć, bo wiecie jak to facet, nie? Na półce nie ma, to nie ma. Oczywiście ja jak poszłam, to schyliłam się, zagrzebałam, no i trzy leżały sobie z tyłu, podsunięte, jakby ktoś sobie skitrał, nie? No, także tak to wygląda, mamy trzy sztuki. Kupiłam takie woreczki i powiem Wam, że będę chyba kupywać wakrzyn 27 na 30 cm. Jest ich sztuk 27 na 3,6 litra 20 pakowane. Poczekajcie, ja Wam pokażę jak one wyglądają. Są z takim czerwonym. Są z czerwonym, jak w Pepku kupujecie, to są chyba z zielonym, a czerwono-niebieskim. I one są takie. No i myślę, że do mrożenia, czy wrzucić coś, jakieś mięso, bo mi potrzeba było do mięsa, więc ja kupiłam sobie takie właśnie woreczki strunowe. Dobra, tu nic więcej nie mam, ale poczekajcie chwilę, zaraz coś jeszcze przyniosę, bo już wyniosłam tutaj, gdzie mam pralkę. No i zobaczcie, co ponownie zakupiłam, co Wam polecam. Jak lubicie Lenor niebieski, to ten zapach będzie bardzo podobny. Pięknie pachnie i tu są te kuleczki. Widać? Widać. Tu są te kuleczki, wrzucacie je do bębna i naprawdę pranie prześlicznie pachnie. I zapomniałam wziąć dla mamy, następnym razem będzie okazja, żeby pojechać jeszcze raz. Więc tak wyglądają moje zakupy z Action. Chyba jeszcze coś kupiłam, ale jak kupiłam, to najwyżej pokażę Wam w następnym vlogu. Dzisiaj to już koniec. Pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu, zostawcie coś w komentarzu, napiszcie cokolwiek, co robicie, czy u Was jest ciepło. U nas dzisiaj jest fajna pogoda, ale nie ma słońca, że w sensie fajna, że nie jest tak zimno, nie? Ale nie ma słońca, którego tak wyczekuję. Pamiętajcie o tych subskrypcjach, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, a dzięki temu, jak uzbieramy 30 tysięcy subskrypcji, to będzie rozdanie, słuchajcie, będzie rozdanie prezentów i właśnie nakupuję tutaj dla Was prezenty i dwie osoby wygrają, więc to jest, myślę, że no, że fajne, nie? Dzisiaj to już koniec, czekajcie na przegląd, bo jeszcze będę musiała gdzieś wyruszyć i nagrać Wam przeglądzik. Mam nadzieję, że mi się uda, bo dzisiaj się trochę kiepsko czuję. Jakoś tak jest godzina za 22, ja dopiero podniosłam się z łóżka, bo się tak źle czuję. Także tak to u mnie wygląda. Ja już dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!